Daria Pacańska, dzień dobry. Niejasne są okoliczności przejęcia przez szefa Okręgowej Rady Adwokackiej działki wartej miliony. Mowa o działce znajdującej się u stóp Pałacu Kultury i Nauki. Właśnie o tych okolicznościach porozmawiamy z moim gościem, a jest nim radny dzielnicy Warszawa-Śródmieście Jan Śpiewak. Dzień dobry. Dzień dobry. W jakich okolicznościach została nabyta w 2012 roku ta działka? Działka wyceniana na 100 milionów złotych dzisiaj. Na ponad 100 milionów złotych, no nie nabyta właściwie, tylko no, szef Okręgowej Rady Adwokackiej Grzegorz Majewski dostał ją za darmo, bo jest to działka zwrócona w ramach procesu reprywatyzacji. Ta działka do 1945 roku należała do obywatela Danii. Tam się znajdowała kamienica pod adresem Chmielna 70. To jest dzisiaj no, tuż obok sali kongresowej. I spadkobiercy tego obywatela Danii sprzedali roszczenia do tej nieruchomości no właśnie grupie prawników. Jednym z nich był Grzegorz Majewski. No, tylko problem polega na tym, że obywatele Danii zgodnie z umową podpisaną w 1953 roku między PRL-em a Królestwem Danii zostali, że tak powiem, spłaceni i wszystkie nieruchomości... No właśnie, ponad 5 milionów koron duńskich zostało im zapłacone. Wszyscy obywatele duńscy, znaczy cały majątek obywateli Danii, który został pozostawiony w Polsce, przechodził na własność Skarbu Państwa. Te umowy były dobrze skonstruowane, były skonstruowane na takiej zasadzie ryczałtowej, czyli niezależnie od tego, czy ta osoba otrzymała odszkodowanie, czy nie otrzymała, jeśli miała obywatelstwo duńskie, jakby pretensje prosimy zgłaszać do rządu w Kopenhadze, a ta nieruchomość powinna należeć do Skarbu Państwa. No, stało się inaczej, działka została zwrócona handlarzom roszczeń. Zastanawiam się, jak to się stało. Urzędnicy nie wiedzieli, że ta działka już została spłacona, nie sprawdzili tego. Nie ma takich procedur, żeby tak istotne rzeczy sprawdzać po prostu. No, bardzo dobre pytanie. Znaczy, jest to wstrząsające, można powiedzieć, prawda, że tak mienie tak wielkiej wartości jest traktowane w taki sposób. Mamy kilka tutaj spraw. Jedną rzeczą jest właśnie to, że wydaje się, że warszawski ratusz do tej pory nie uznawał tych umów odszkodowawczych jako obowiązującego w Polsce prawa. Jest to oczywiście bardzo, bardzo niepokojące, no bo pytanie jest takie, ile innych nieruchomości, które obejmowały te układy odszkodowawcze, zostały zwrócone. Ja wiem przynajmniej o jednej takiej nieruchomości, na Mokotowskiej 46, też bardzo piękna kamienica, za którą stało wypłacone odszkodowanie, należała do obywatela Holandii, a mimo to została zwrócona w cudzysłowie handlarzom roszczeń. Więc to jest pierwsza sprawa, to są te umowy odszkodowawcze, które powinny regulować właściwie no, roszczenia wszystkich państw, większości państw i obywateli zachodnich. No ale kolejną sprawą jest to, że miasto wystąpiło do Ministerstwa Finansów z informacją, czy ta działka nie była już jakoś spłacona. I do tej pory bardzo długo ratusz utrzymywał, że nie dostał żadnych informacji od ministerstwa i dlatego musiał tą nieruchomość oddać. Ale jak się okazało w zeszłym tygodniu, Ministerstwo Finansów wysłało ratuszowi informację już w 2011 roku, czyli rok przed zwrotem tej nieruchomości, że ta działka i ten obywatel Danii, który był właścicielem tej działki, jakby otrzymał najprawdopodobniej odszkodowanie. Więc no, tutaj mamy bardzo wiele powodów uważać, że doszło do intencjonalnego złamania prawa przez urzędników ratusza. Mamy też prawo tak podejrzewać, dlatego że pełnomocnik pana Majewskiego, mecenas Nowaczyk, dzisiaj robi wspólne interesy i z osobą, która te decyzje wydawała, czyli z Jakubem Rudnickim, zastępcą dyrektora Biura Gospodarowania Nieruchomościami. Więc widzimy z jednej strony, że wydano decyzję mimo dowodów świadczących o tym, że ta decyzja nie powinna być nigdy wydana, a z drugiej strony widzimy powiązania no, towarzysko-biznesowe ludzi, którzy handlują roszczeniami, którzy zajmują się obrotem nieruchomościami, a urzędnikami warszawskiego ratusza. Kto powinien podnieść odpowiedzialność za te, no można tak nazwać chyba, transakcje? Karną odpowiedzialność no, powinien ponieść na pewno, myśmy złożyli jako Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, złożyliśmy zawiadomienia do prokuratury właśnie na Jakuba Rudnickiego i na szefa Biura Gospodarowania Nieruchomościami, bo naszym zdaniem przynajmniej odpadają z paragrafu no tutaj narażenia miasta na straty i za to też jest paragraf w kodeksie karnym i niedopełnienia wszystkich obowiązków służbowych, ale no pytanie oczywiście jest, czy w grę nie wchodziła, wydaje się, że być zasadne pytanie, czy w grę nie wchodziła korupcja.
I to na to odpowiedź muszą znaleźć służby. Polityczną odpowiedzialność powinna ponieść Hanna Gronkiewicz-Walec, no bo ona bezpośrednio w tamtym czasie nadzorowała pracę Odpowiada. Biura Gospodarowania Nieruchomościami. Dzisiaj za reprywatyzację odpowiada jeden z wiceprezydentów, ale wtedy, kiedy te transakcje były zawierane, bezpośrednią pieczę i kontrolę nad reprywatyzacją sprawowała Hanna Gronkiewicz-Walec, więc też niewykluczone, że będą postawione też zarzuty z kodeksu karnego. A szef adwokatury, on właściwie powinien mieć taką reputację nieskażoną. Tutaj jest zamieszany w tą reprywatyzację. Czy jemu coś za to grozi? On powinien znać prawo, powinien wiedzieć, jak to się odbywa. No, na pewno, no myślę, że na Zachodzie po publikacji Gazety Wyborczej, bo to Gazeta Wyborcza ujawniła tą aferę już prawie 2 miesiące temu, no to myślę, że jednak na Zachodzie standardy adwokatury byłyby takie, że ten człowiek musiałby się pożegnać ze swoim stanowiskiem. Minęły 2 miesiące i ze strony Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie jest tylko głuche milczenie. Jest to absolutnie wstrząsające, absolutnie skandaliczne, że osoba tak wysoko postawiona, osoba, która powinna dawać przykład innym adwokatom, sama bierze udział w takim procederze, który jest co najmniej dwuznaczny moralnie, a być może jest też związany z po prostu łamaniem prawa. Nie powinien nigdy sobie pozwolić na coś takiego szef Okręgowej Rady Adwokackiej. No to świadczy o tym, jak bardzo duży problem adwokaci mają no, ze standardami dzisiaj. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby ta działka wróciła w posiadanie państwa polskiego? Tak, no myślę, że ta działka chyba, no jeśli chodzi o rzeczywisty status tej działki, nigdy nie przestała być własnością Skarbu Państwa. Tak jak mówię, zgodnie z tymi umowami w 1953 roku ona przechodziła na własność Skarbu Państwa i nie ma żadnych powodów, żeby ona i ci właściciele, którzy teraz figurują w Księdze Wieczystej, no myślę, że są tylko tam tymczasowo. I z tego co wiem, w Ministerstwie Finansów się toczy postępowanie w tej sprawie i mam nadzieję, że zostanie wydana decyzja. Dziękuję bardzo za Dziękuję rozmowę. pani bardzo.